No ogólnie powiem tak, no ja już to kiedyś mówiłem, jak grałem w Euro Truck, w jakimś odcinku, już nie pamiętam w którym, ale dostałem dużo pytań, dlatego to powtórzę jeszcze raz. Jak mieć Forda Focusa używanego za 200 zł miesięcznie? To bardzo proste, Forda Focusa można mieć za 200 zł miesięcznie, kupując od firmy leasingowej, czy firmy, która zajmuje się sprzedażą samochodów leasingowych. I taki Ford Focus kosztuje 10 tysięcy złotych, natomiast jest on sprzedawany w leasing czy na raty, nawet osobom prywatnym, nie musisz mieć firmy, na 60 rat, nie? Na 5 lat. 5 lat razy 12 to jest 60, czyli jeżeli Ford Focus kosztuje 10, tam 11, 12 tysięcy, to jest mniej więcej 200 złotych, nie? Czyli płacisz za samochód dobrej jakości, sprawny, no bo te polizingowe one są sprawne, to nie są jakieś tam sklejane, znaczy sklejane, co ja gadam, to nie są jakieś składane z kilku samochodów. Płacisz 200 zł miesięcznie przez 5 lat i masz dobry samochód, tak? To jest bardzo mało, tej no jedź, to jest bardzo mało, bo jak płacisz, ja powiem tak, ja mieszkam w Poznaniu i na przykład sieciówka. Wyrobił. Ja mieszkam w Poznaniu na przykład i sieciówka na komunikację miejską kosztuje tam 110, 120, 130 zł, coś takiego powyżej 100 zł, w zależności czy jeszcze mieszkasz w Poznaniu, czy w aglomeracji, tak, należącej do Poznania, więc płacisz 100 parę złotych za sieciówkę, a tu masz, no nie nowy samochód, tak, samochód jest używany, tak, ale płacisz za niego 200, tak. I to nie jest z jakiegoś tam komisu, bo w komisie to bierzesz kredyty i tak dalej. Tylko normalnie firmy zajmują się skupują samochody leasingowe i je sprzedają, tak? Samochody są wszystko sprawdzone, legalne, pewne. Nie wiem, czy ja muszę tutaj skręcić, nie muszę jechać dalej jeszcze. No i więc tak to wygląda, bo ja to mówiłem kiedyś podczas jakiegoś filmiku, jak grałem w Euro Truck Simulator, że jak to można mieć już samochód za 200, nie? Miesięcznie. No to jest bardzo mało, tak? 200, no to niektórzy płacą tyle za kablówkę, tak? Z internetem. Kablówka, internet plus telefon stacjonarny, nie? To płacą tam 100 parę złotych czy ileś. No, nie mówię, żeby tutaj się przekamarzać po prostu i tam ile kto dokładnie, bo można płacić mniej, tam może 100 złotych, nie? No ale sam fakt, no za 200 samochód mieć, czyli praktycznie bez żadnego wkładu, to nawet jak ktoś ma pracę, za najniższą pracuje krajową, no to jest stanie sobie teoretycznie pozwolić na taki samochodzik, nie? Na samochód dobrej jakości, nie? Jeszcze powiedzmy, a nie za jakiegoś rzęcha tam. Po co się męczyć, kupować jakiegoś rzęcha za jakieś grosze? Za 1000 czy za 2000 też jest może dobry. Jak można kupić taki dobry samochodzik, nie? 200 miesięcznie raty, no i plus trzeba mieć wiadomo na paliwo, na ubezpieczenie, no ale sam fakt, nie? Dobra, nie jadę tutaj, powinien zaparkować tyłem, ale niedobrze, jeszcze nie potrafię tego obsługiwać. Kończymy. Przejechałem 23 km. A ile zarobił? 28 euro. Wynagrodzenie podstawowe 700 euro prawie. No i także to jest to wszystko. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam, subskrybujcie.